widzów. W pierwszej części konferencji naszym gościem jest trener Chrobrego Głogów, pan Piotr Plewnia. Panie trenerze, proszę o podsumowanie meczu. Witam serdecznie. No cóż, no jak się nie da wygrać, to trzeba nie przegrać. I tak też dzisiaj wykonaliśmy nasze zadanie. Nie oszukujmy się, no jesteśmy zespołem, który dzisiaj jest bardzo nieprzyjemnym przeciwnikiem, ale takie są nasze możliwości na dzień dzisiejszy i pracujemy nad każdym aspektem, nad wszystkimi aspektami piłki nożnej, ale mówię, na dzień dzisiejszy jakby to jest naszą mocną stroną i z tego zamierzamy korzystać. Najważniejsza, znowuż to co powtórzę, najważniejsza rzecz jest taka, że nie tracimy dużo bramek i to jest nas kluczem. Oczywiście priorytetem w piłce nożnej jest strzelanie bramek, a nie tracenie. I tak jak powiedziałem, będziemy nad tym pracowali, ale to jest żmudny i długi proces i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy dużo lepiej się prezentować, chociaż uważam, że dzisiaj już trochę więcej było tych elementów stricte z piłką związanych i wydaje mi się, że tak naprawdę krok po kroku idziemy do przodu, także pragmatycznie jesteśmy do bólu, jeden strzał na bramkę skuteczny i strzelamy gola, no taka nasza dzisiaj jest dola, ale mówię, szanujemy ten punkt, bo każdy punkt jest ważny dzisiaj na miarę możliwości naszych, także serdecznie dziękuję za kibicowanie naszym kibicom, bo to też było ważne, że przyjechało dużo ludzi z Głogowa i cieszę się, że też razem z nimi możemy się mimo wszystko z tego punktu cieszyć. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry wszystkim. No wiedzieliśmy, że tak mecz będzie wyglądał, że Głogów będzie głównie w fazie bronienia. Zresztą odkąd trener Plewnia przyszedł do Głogowa, to Chrobry bardzo poprawił obronę pola karnego, stąd też chcieliśmy szybciej posyłać piłki w pole karne, stąd też pozycja Drygasa i Mansfelda blisko stoperów. Tak też zdobyliśmy bramkę, więc to mnie na pewno cieszy. Nie cieszy mnie nerwowy początek i znowu stracona bramka w bardzo głupi sposób. Uważam, że tą akcję mogliśmy, tak jak ostatnio w meczu z Arką, parę razy przerwać wcześniej. Druga połowa na bardzo duży plus. Myślę, że ostatnie trzy dni dały nam bardzo dużo odpowiedzi, bo ze sztabem bardzo mocno pracowaliśmy na to, żeby dowiedzieć się, co musimy poprawić i w pewnych elementach na pewno się poprawiliśmy. Teraz będziemy się koncentrować oczywiście na tym, żeby wyjść z tego dołka, bo nie ma co tutaj mówić. Nie punktujemy tak, byśmy chcieli, albo inaczej, nie punktujemy na miarę potencjału tego zespołu, w którego dalej wierzę. No, to, co mnie na pewno jeszcze cieszy, to, że wróciliśmy do gry, bo w ostatnich trzech meczach po straconych bramkach nie umieliśmy się podnieść, dzisiaj się podnieśliśmy i mam nadzieję, że to będzie taka trampolina do tego, żeby się odbić i już w następnych meczach punktować. Zespół jest silny, będzie silny i myślę, że zobaczymy to w następnych meczach. Zresztą w to bardzo, bardzo wierzę. Także dziękuję dzisiaj za wsparcie kibicom i w zasadzie tyle. Państwo pytania? Dawid Sołtys, Radio Plus. Panie trenerze, znowu mieliśmy dwie różne połowy, no ale ta pierwsza to wynikała z bardzo szybko straconej bramki. Kolejny raz. W zasadzie pytanie o to, dlaczego taki jest ten początek już któryś raz. Myślę, że jest tak, że zespół bardzo chce. Naprawdę to po chłopakach widać i bardzo są nerwowe te pierwsze minuty, gdzie w prostych zagraniach popełniamy błędy, to nakręca przeciwnika, nie jesteśmy tak pewni siebie, może jakiś bagaż takiej presji trochę na samych sobie, jaki narzucamy później procentuje w jakieś takie właśnie złe zagrania. No, duża nerwowość bierze się z tego właśnie, że albo się za bardzo chce, albo się nie jest pewnym swoich umiejętności. Ja tutaj akurat w te tony bym raczej nie uderzał, bo my już zdążyliśmy pokazać, że wysokie są umiejętności tego zespołu. Myślę, że bardzo duża ambicja to, że chce się pokazać, a zapominam czasami przez to o zadaniach, jakie mam na boisku, mogą świadczyć o tym, że później mamy taki początek.